Dzień dobry Państwu, witam na moim kolejnym wykładzie. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat związków pomiędzy imperiami i w ogóle historią powszechną XIX wieku, a historią Polski, historią naszego kraju, bo zwykle jest to omawiane w ten sposób, że po jednej stronie mamy historię powszechną, mówiąc potocznie ten wielki świat, który żyje sobie jakimś swoim życiem, a po drugiej historię Polski, która jest zwykle omawiana zupełnie odrębnie, tak jakby nie było żadnych związków pomiędzy tymi dwoma działami historii. Tymczasem to jest podział sztuczny, a ja bym powiedział nawet, że szkodliwy, dlatego że te związki były i były liczne. I dzisiaj na kilku indywidualnych przykładach, nawiązując również do sytuacji na świecie, jaka była w XIX wieku, postaram się przynajmniej część tych związków Państwu odsłonić i zwrócić uwagę na pewne konotacje, które nie są w historiografii zbyt dobrze naświetlone. Pod koniec XVIII wieku Polacy niestety spadli do rzędu narodów pozbawionych własnego państwa, tak samo jak Żydzi czy Irlandczycy, którzy też w tym samym okresie własnego państwa byli pozbawieni, więc środki i możliwości realizacji swoich aspiracji w pracy państwowej, politycznej odpadły w dużej mierze. Także jakieś większe projekty realizowane na terenie naszego kraju, na terenie Polski przedrozbiorowej. Utrata majątków, konfiskaty również związane z represjami popowstaniowymi zrobiły swoje. No i Polacy, którzy aspirowali do czegoś więcej niż tylko utrzymania majątku i walki o zachowanie polskiego stanu posiadania, jak to było w zaborze pruskim czy rosyjskim, szukali sobie często miejsca poza Polską, poza Europą nawet. I o kilku takich osobach chciałem powiedzieć. Ale żebyśmy dobrze zrozumieli tę sytuację, jakie możliwości na świecie się dla takich ludzi rodziły wtedy, to trzeba powiedzieć, że XIX wiek to jest przede wszystkim walka o podział i zagospodarowanie wszystkich możliwych regionów świata przez mocarstwa, przez Imperium Brytyjskie, przede wszystkim przez Rosję. Później do tej konkurencji dochodzą Stany Zjednoczone, Rzesza Niemiecka i inne państwa europejskie, które praktycznie dzielą między siebie świat i zagospodarowują różne jego rejony. I tutaj Polacy okazali się nie tylko bardzo potrzebni, ale pokazali, że są jednostkami wybitnymi, które gdyby istniało państwo polskie w XIX wieku, gdyby nie było rozbiorów, pokazali, do czego zdolni by byli Polacy, gdyby nie byliby pozbawieni własnego organizmu państwowego. Pierwszym przykładem człowieka, który tak naprawdę przymusowo odegrał dość dużą rolę w historii obszarów pozaeuropejskich, był Jan Prosper Witkiewicz. Jan Prosper Witkiewicz urodził się na Żmudzi, uczęszczał do gimnazjum w Krożach, gdzie założył w 1817 roku organizację samokształceniową młodzieży, która przyjęła nazwę Czarnych Braci i niestety została bardzo szybko przejęta prawdopodobnie agenturalnie przez agentów Nowosilcowa. Mówi się, że być może ta kombinacja z organizacją Czarni Bracia była zrobiona po to, żeby jak najwięcej polskiej młodzieży trafiło do wojska rosyjskiego albo na zesłanie. I Jan Prosper Witkiewicz niestety miał nieszczęście być jednym z najwybitniejszych działaczy tej organizacji. Został skazany na śmierć i ten wyrok mu zamieniono na przymusową służbę wojskową. Tą przymusową służbę wojskową musiał odbywać w Azji Środkowej za Uralem, blisko postępującej coraz bardziej na południe granicy Imperium Rosyjskiego. Najpierw jako szeregowiec, potem podoficer. Była to służba ciężka, związana z ogłupiającą musztrą, z bardzo ciężkimi patrolami i zadaniami w terenie. Tylko że wtedy na tych terenach toczyła się tak zwana wielka gra, czyli rywalizacja dwóch imperiów, rosyjskiego i brytyjskiego, o tereny Azji Środkowej i o panowanie praktycznie nad całym kontynentem azjatyckim.
Rosjanie chcieli dojść ze swoimi wojskami i przesunąć granice państwa jak najdalej na południe, w kierunku Afganistanu, Pendżabu i Indii. Natomiast Brytyjczycy chcieli obronić swój stan posiadania w Indiach, po pierwsze, a po drugie stworzyć sieć szlaków handlowych, które właśnie z Indii, zarządzanych przez Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską, sprowadziłyby w głąb Azji, przez dzisiejsze tereny Turkmenistanu, Kazachstanu, aż do Rosji, tej zauralskiej, no i tej europejskiej, po to, żeby po prostu produkty, które były wytwarzane pod nadzorem Kompanii Wschodnioindyjskiej na terenie subkontynentu, docierały również tą drogą do Rosji. Przede wszystkim tkaniny, które wtedy były w Indiach bardzo, tkaniny bawełniane, które wtedy były w Indiach bardzo w dużych ilościach produkowane. Ale z drugiej strony cały czas Anglicy bali się inwazji rosyjskiej na Indie. Na ile to był strach uzasadniony, to w pierwszej połowie XIX wieku jeszcze do końca nie wiedziano, dlatego że propagandowe druki brytyjskie z lat, już z lat 30., 40. XIX wieku mówiły o rzekomym testamencie cara Piotra Wielkiego, który miał kazać swoim generałom i ministrom podbić cały świat, począwszy od podboju Indii. Ten podbój Indii miał być i cieśnin nadczarnomorskich miał być głównym zadaniem Rosji właśnie w nadchodzącym XIX stuleciu. To jeszcze miało być podobno... Miało być po prostu, według Brytyjczyków, ten plan miał być największym zagrożeniem. No ale można też to interpretować w ten sposób, że wzmożenie patriotyczne w Wielkiej Brytanii i takie zarządzanie strachem, które miało uświadamiać mieszkańcom tego kraju, że Rosja jest zaraz za progiem i zagraża interesom brytyjskim w Indiach. Ale z drugiej strony Rosjanie rzeczywiście chcieli zdobyć jedną ważną rzecz, to znaczy niezamarzający port z wyjściem na oceany. I to był przez cały wiek XIX i początek XX wieku jeden z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego, nieposiadanie takiego portu. Z tego właśnie powodu oni chcieli opanować cieśniny nadczarnomorskie, po to, żeby wyjście z Sewastopola, z Morza, z Krymu, z Morza Czarnego na Morze Śródziemne i dalej na oceany świata było dla nich otwarte. Inną opcją było opanowanie jakichś portów nad Oceanem Indyjskim, gdzieś w Iranie, w Pendżabie, właśnie może nawet w Indiach. I przez cały XIX wiek Rosjanie do tego dążyli. To stało się jednym z ich powodów do zguby, ponieważ można było ich bardzo skutecznie prowokować przez podsuwanie możliwości zdobycia takiego portu, ale to już jest trochę inna historia. Natomiast na pewno ten konflikt przez całe XIX stulecie na terenie Środkowej Azji, w zachodnich Chin i pogórzach Himalajów, Pamiru i Hindukuszu trwał. Cały czas praktycznie operowały tam wojska i wywiady Imperium Rosyjskiego i Imperium Brytyjskiego i te działania brytyjskie nawet się zintensyfikowały po buncie Sipajów w 1857 roku, kiedy Indie przeszły pod bezpośredni zarząd korony brytyjskiej, spod zarządu Kompanii Wschodnioindyjskiej, która po prostu nie mogła sobie z tym buntem Sipajów poradzić, musiało wkroczyć nie oddziały kompanii, ale regularne wojsko. I wtedy właśnie po 1857 roku powstała też w Simli, przy rezydencji gubernatora i wicekróla Indii, cała centrala wywiadu, której działania były skierowane na pogranicze Rosji i Indii brytyjskich i pogranicze pomiędzy subkontynentem indyjskim a Azją Środkową. Ale zanim to ta centrala wywiadu powstała, to gubernatorzy brytyjscy z ramienia Kompanii Wschodnioindyjskiej prowadzili po części improwizowane, po części nieco lepiej zorganizowane działania wywiadowcze i wojskowe na tych terenach. Zwłaszcza w Pendżabie, na pograniczu Iranu i w Afganistanie. Celem tych działań było przede wszystkim niedopuszczenie do przechwycenia przez Rosję Afganistanu i pogranicznych krajów
i niedopuszczenie do tego, żeby Rosjanie nawet na kilometr zbliżyli się do Oceanu Indyjskiego. I tutaj właśnie w tych warunkach działał Jan Prosper Witkiewicz, który został zmuszony przez stronę rosyjską do pracy wywiadowczej dla Imperium Carskiego. Jest tu bardzo ciekawy epizod z tym, że Jan Prosper Witkiewicz w pewnym momencie poznał podróżującego po krajach Azji Środkowej Aleksandra von Humboldta. I von Humboldt podobno miał wyperswadować gubernatorowi rosyjskiemu i generałowi z Orenburga trzymanie Jana Prospera Witkiewicza w tej przymusowej służbie wojskowej. Miał skłonić rosyjskich oficerów do tego, żeby Witkiewicz mógł mu towarzyszyć w tych jego wyprawach po terenach dzisiejszego Turkmenistanu, Kazachstanu, Kirgistanu. Nie wiemy, jak było naprawdę. Stosunki między Rosją a Prusami były wtedy raczej poprawne, a być może podróżując razem z Humboldtem, Witkiewicz spełniał jakieś zadania wywiadowcze dla armii rosyjskiej. Nie dowiemy się tego niestety na pewno z jednego prostego powodu. Przed śmiercią Aleksander von Humboldt spalił swoją prywatną korespondencję. I bardzo wiele szczegółów z jego prywatnego i naukowego życia nie zachowało się do dziś i jest tylko przedmiotem hipotez. Można domniemywać, że wojsko rosyjskie nie zwolniłoby Witkiewicza od tak sobie, tylko właśnie podróżując z Humboldtem wykonywał co najmniej jakieś zadania zwiadowcze. Poznał miejscowe języki, język kirgiski, kazachski, turkmeński, wszystkie te trudne języki środkowoazjatyckie, a był człowiekiem z fenomenalną zdolnością do uczenia się języków obcych, bo wcześniej już znał oprócz ojczystego języka polskiego język niemiecki, francuski, rosyjski i angielski. Dlatego właśnie był tak dobrym wywiadowcą. W czasie penetracji pogranicza Afganistanu i Iranu około roku 1836-7 spotkał angielskiego oficera wojska i wywiadu majora Henry'ego Rawlinsona. Major Rawlinson jest zwykle znany od innej strony jako człowiek, który skopiował inskrypcję trójjęzyczną w Behistun w Iranie, na podstawie której odcyfrowano pismo klinowe, odczytano język sumeryjski, akadyjski potem, no ale on to robił w przerwie pomiędzy swoimi zadaniami wojskowymi i wywiadowczymi. On po prostu wynajął ludzi, którzy zbudowali przy tej skale Behistun, gdzie jest ta inskrypcja króla perskiego Dariusza I, rusztowanie, wynajął ludzi, którzy robili mu takie odbitki z papier-maszę tej inskrypcji, która później była przepisywana, przerysowywana i w ten sposób mógł ją odczytać. Zresztą nie tylko on nad tym pracował, pracowali i inni uczeni we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, ale to trochę inna historia. No i Rawlinson spotkał właśnie Jana Prospera Witkiewicza, było to spotkanie bardzo uprzejme. Rawlinson był pod wrażeniem uprzejmości, wysokiej kultury i znajomości języków Polaka, który poruszał się tam oficjalnie w mundurze oficera kozaków. W 1839 roku, bezpośrednio przed pierwszą wojną afgańską, inspirowani przez Brytyjczyków Sikhowie zajęli Pendżab i pewne części Afganistanu na wschodzie, co i rozcieczyli tym Dosta Mohameda, emira Afganistanu. Jako że Lord Auckland, gubernator Indii z ramienia brytyjskiego rządu i kompanii wschodnioindyjskiej, nie chciał, żeby ten krok spowodował, że Dost Mohamed przejdzie zupełnie na stronę Rosjan i odwróci się od Brytyjczyków, bo to by oznaczało obecność rosyjskich wojsk w Heracie, Kabulu i innych afgańskich miastach bardzo blisko granicy brytyjskiego Pendżabu. Bardzo blisko granicy terytoriów, które kontrolowała kompania wschodnioindyjska.
to wysłał tam swojego człowieka, który miał przekonać Dosta Mohameda, żeby jednak pozostał w sojuszu z Brytyjczykami. Natomiast Rosjanie wysłali tam wtedy Jana Prospera Witkiewicza właśnie. Jan Prosper Witkiewicz bardzo szybko rozpoznał sytuację i spotkał się nawet z brytyjskim wysłannikiem, który był niejaki Alexander Burns, który się tam poruszał w stroju muzułmańskiego pielgrzyma, podczas gdy Witkiewicz cały czas występował w mundurze rosyjskiego oficera. Nastąpiło spotkanie właśnie u Dosta Mohameda w jego rezydencji Witkiewicza, samego emira, no i Aleksandra Burnsa. Po rozpoznaniu sytuacji Burns dostał ponaglające telegramy od swojego szefa, czyli Lorda Aucklanda i Williama Heya McNathena, który był szefem wywiadu brytyjskiego na tych terenach, żeby nie kontaktował się z Witkiewiczem i co prędzej wracał do Simli po to, żeby zdać raport wywiadowczy. Witkiewiczowi udało się po prostu Brytyjczyków odsunąć od Kabulu. Dost Mohamed stanął przeciwko całej kompanii wschodnioindyjskiej i koronie brytyjskiej i niedługo potem wybuchła pierwsza wojna Wielkiej Brytanii z Afganistanem, która się skończyła katastrofą i pogromem całej armii wycofującej się z Kabulu, z której praktycznie ocalał jeden lekarz wojskowy i kilka cywilnych osób. No i Jan... 1839. Tak. Przeciągnięcie Dosta Mohameda na stronę Imperium Carskiego było najważniejszym wyczynem wywiadowczym Jana Prospera Witkiewicza, którego niestety spotkała tragiczna śmierć, ponieważ on w tym samym roku jeszcze wrócił do Petersburga, gdzie miał się spotkać z ministrem spraw zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego Karlem von Nesselrode, ale został w tajemniczych okolicznościach zamordowany w hotelu Paryż w Petersburgu. Do dzisiaj nie wiadomo, kto to zrobił i jakie są okoliczności tego zajścia. Rodzina Jana Prospera Witkiewicza twierdziła, że była to jakaś zemsta Rosjan, że rzekomo Jan Prosper Witkiewicz miał odgrywać rolę podwójnego agenta, że pracował również dla Brytyjczyków, na co jednak nie ma żadnych dowodów. Jeżeli już była to jakaś zemsta, a pewnie była, bo w kręgach wywiadowczych takie rzeczy są na porządku dziennym, to raczej ze strony Brytyjczyków. A on był z tych Witkiewiczów, co potem Tak, to jest ta sama rodzina. To jest ta sama rodzina. I ta wielka gra o Azję Środkową toczyła się później dalej. Toczyła się dalej aż do 1907 roku i cały czas po stronie rosyjskiej na tych terenach występują jacyś Polacy, tacy jak Leon Barszczewski, oficer, geograf, archeolog i etnolog, który tam działał pod koniec XIX wieku. Musimy sobie uświadomić, jak napięta była to sytuacja. Przez cały czas działały tam siatki agenturalne z obydwu stron. Rosjanie przenikali, czy agenci rosyjscy przenikali nie tylko do Afganistanu, ale gdzieś do Pendżabu i samych Indii. Z kolei Brytyjczycy penetrowali tereny pogranicza Iranu, Hindukuszu, Pamiru, Himalajów, wschodnich Chin, również Kotliny Kaszgarskiej. Tam się cały czas te dwa wywiady spotykały, niekiedy nie wiedząc o sobie, a niekiedy zupełnie oficjalnie, kiedy spotykali się po prostu oficerowie w mundurach razem ze swoimi oddziałami, gdzieś penetrując Himalaje. O jednym takim przypadku jeszcze powiem. I w 1885 roku oddziały afgańskie inspirowane przez Brytyjczyków weszły na teren Turkmenistanu dzisiejszego. Było to takie pogranicze właśnie pomiędzy strefą wpływów brytyjską a Imperium Rosyjskim. Z kolei Rosjanie zajęli kilka należących do Afgańczyków twierdz i miejscowości, między innymi Ak
Tepe. To był tak zwany incydent z Pandżechu, kiedy to właśnie Rosjanie podeszli bardzo, bardzo blisko Kabulu i granicy Afganistanu. No i z Simli został wtedy wysłany duży brytyjski kontyngent wojska. Zanosiło się po prostu na wojnę. W tym momencie brytyjscy inżynierowie fortyfikowali już Herat, przygotowywali obronę tego miasta, zabezpieczali Kabul przed nagłym wtargnięciem Rosjan i przez mniej więcej półtora roku tam była taka bardzo napięta sytuacja. Do tego stopnia, że kiedy inspirowani przez Rosjan miejscowi właśnie Turkmeni i Afgańczycy, potem jeszcze z pomocą armii rosyjskiej, bo przybył kontyngent rosyjski na wiosnę 1885 roku w okolice tej miejscowości Aktepe na pograniczu i trzymali po prostu strategiczne punkty, drogi prowadzące w głąb Afganistanu i poprzez Herat, Kabul i Kandahar aż do Pendżabu, aż do Indii. I w Londynie premier William Gladstone poprosił po prostu Izbę Gmin i Izbę Lordów o uchwalenie kredytów wojennych. Postawiono w stan gotowości flotę brytyjską na całym obszarze imperium i planowano już właściwy wypad na Władywostok i odcięcie Rosjan od Oceanu Spokojnego. Postawiono też w stan gotowości nie tylko armię indyjską, ale i wojska brytyjskie we wszystkich garnizonach na terenie całego imperium. Jeżeli by doszło do tej wojny, no to na pewno kilkadziesiąt lat wcześniej mielibyśmy coś w rodzaju wojny światowej, bo zapewne po stronie Rosji stanęłyby inne państwa, być może Niemcy, być może Francja, które też lub 1885, ponieważ zagrożenie było naprawdę poważne. Już pisano o tym w światowej prasie, że wojna jest blisko. Był to jeden z tych kilkunastu incydentów, które już po 1870 roku, przed I wojną światową, kiedy to świat był naprawdę blisko konfliktu globalnego. Ale sytuacja została rozwiązana, ponieważ Rosjanie się wycofali i rozpoczęto negocjacje. Ale napięcie pozostało i 4 lata później, w 1889, znów Polak, oficer na służbie rosyjskiej, Bronisław Grąbczewski, razem ze swoim oddziałem kozaków i ekipą miejscowej ludności penetruje obszary Pamiru, Karakorum i Hindukuszu, wchodząc jednocześnie w przełęcze himalajskie. Był wybitnym kartografem i geografem, więc sporządzał bardzo dokładne mapy tych terenów, które przyniosły mu później sławę i członkostwo i nagrody w Rosyjskim Towarzystwie Geograficznym. Grąbczewski w 1889 gdzieś w rejonie tych szczytów, o których ostatnio słyszeliśmy, czyli K2 i innych szczytów z tej korony Himalajów, właśnie w obszarze pomiędzy Karakorum a głównym łańcuchem Himalajów, spotyka brytyjskiego wywiadowcę działającego również ze swoją ekipą na tych terenach i również sporządzającego tam mapy, czyli Francisa Young Husbanda. Pan Young Husband to był dość ciekawy pionier himalaizmu. Sam nie wchodził oczywiście na szczyty, ale wysyłał swoich żołnierzy i jakichś Hindusów, żeby wchodzili na te największe szczyty i zakładali tam punkty obserwacyjne i triangulacyjne. No, nie zawsze te wejścia się kończyły dobrze, często się kończyły tragicznie, a często w ogóle kończyły się wycofaniem spod szczytu, na który nikt tak naprawdę nie wszedł, no bo pierwsze próby wejścia na Mount Everest prowadził właśnie on, ale oczywiście z cudzymi rękami. Więc no, himalajzm ma korzenie praktycznie w wywiadzie wojskowym, tak naprawdę. No, musimy pamiętać, że można mówić o przygodzie i poznawaniu świata, natomiast zawsze góra to jest punkt triangulacyjny i obserwacyjny. I prawdopodobnie nigdy nie będzie inaczej. No i Young Husband dowiedział się, że Grąbczewski jest w okolicy. Było napięcie, ale już nie dostawał z Simli żadnych instrukcji, żeby się stamtąd wycofywać. Po prostu postanowił się z nim spotkać.
Grąprzewski wysłał kuriera, bo też się dowiedział, że Anglik jest w pobliżu i zaprosił go na spotkanie w swoim obozie. Young Husband razem z kilkoma żołnierzami indyjskiego pułku przybył tam. Grąprzewski ugościł go bardzo obfitą kolacją ze sporą ilością wódki. Siedzieli sobie w namiocie i rozmawiali. I nastąpiła taka ciekawa rozmowa. Ponieważ obydwaj występowali, Young Husband jako przedstawiciel swojego państwa, Imperium Brytyjskie, Francis Young Husband, a Polaka Bronisław Grąprzewski. Young Husband. Francis Young Husband. I nastąpiła taka ciekawa rozmowa, ponieważ z drugiej strony Grąprzewski występował jako oficjalny reprezentant Imperium Carskiego. Grąprzewski powiedział, że Brytyjczycy powinni się obawiać, ponieważ Rosja może przez przełęcze afgańskie i pamirskie puścić armię 400 tysięcy żołnierzy i napaść na Indie. I wtedy 100 tysięcy wojska, jakie tam Anglicy posiadali, nie poradzi sobie. Zresztą Grąprzewski powiedział, że się spodziewa, że Hindusi, czy to muzułmanie, czy hinduiści staną po stronie nacierającej armii rosyjskiej i po prostu Brytyjczycy stracą Indie. Było to straszenie po prostu. Ale Young Husband też był opanowany i ta próba sił skończyła się, nie skończyła się żadnym sporem, skończyła się bardzo uprzejmie. Young Husband po prostu powiedział, że ma wątpliwości, czy uda się Rosjanom bez odpowiednich środków transportowych i z zapasów zaopatrzenia przygotowanych na drodze przeprowadzić 400 tysięcy piechoty razem z działami przez przełęcze prowadzące przez Pamir, góry Afganistanu, przez Hindukusz do Indii i zejść jeszcze na niziny subkontynentu, żeby potem walczyć. Grąprzewski powiedział, że żołnierz rosyjski zniesie wszystko. Oni sobie nawet tego nie wyobrażają, że może maszerować i walczyć przez dłuższy czas bez zaopatrzenia, czego wojska angielskie nie potrafią robić. Rozmowa skończyła się podsumowaniem Grąprzewskiego, że jest zdziwiony, że Anglicy mają tak mało wojska do obrony Indii i tak źle jest zorganizowana ta obrona. No i po tej nocy w namiocie obydwaj panowie bardzo uprzejmie się rozeszli. Young Husband oczywiście zanotował wszystkie wnioski z tego spotkania, opisał je, ten raport trafił do Simli, ale później się znalazł też w jego książkach. Natomiast sam Bronisław Grąprzewski przebywał w Rosji aż do rewolucji i uciekł w czasie rewolucji przez Japonię okrężną drogą do Polski. I zamieszkał w Polsce. W latach 20. był członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i to jednym z najwybitniejszych. Ponieważ wszystkie zebrane przez niego materiały dotyczące geografii, etnologii, nawet historii i archeologii regionów, które badał, a to były bardzo rozległe obszary, ponieważ od granic Iranu przez Azję Środkową, Turkmenistan, Kazachstan, Afganistan, Kirgistan, aż po Himalaje. Wszystko to trafiło do Polskiego Towarzystwa Geograficznego tutaj właśnie w Warszawie. I można powiedzieć, że w przypadku Grąprzewskiego jakiś dorobek wypracowany przy służbie temu wrogiemu w sumie nam imperium został później wykorzystany przez polską naukę i państwo polskie. Ale to jest przypadek niestety odosobniony, ponieważ również Imperium Brytyjskie wykorzystywało utalentowanych w różny sposób Polaków do tego, żeby swoje cele polityczne czy ekonomiczne realizować. I tu pierwszym przykładem jest słynny polski odkrywca Paweł Edmund Strzelecki, który w latach 30., właśnie wtedy, mniej więcej w tym samym momencie, kiedy Jan Prosper Witkiewicz działał w Azji Środkowej, Paweł Edmund Strzelecki, który skończył uczelnię w Heidelbergu i Edynburgu, po prostu po to, żeby realizować swoje ambicje odkrywania i podróżowania po różnych nierozpoznanych jeszcze krajach, które nie miały nawet dokładnych map, poszedł na służbę Imperium Brytyjskiego. I w swojej podróży dookoła świata, która trwała właśnie w latach, pod koniec lat 30. i na początku lat 40. XIX wieku, zwiedził i bardzo dokładnie opisał, wykonał mapy przede wszystkim Kanady, kilku państw Ameryki Południowej, Peru, Ekwadoru, Boliwii,
i Australii, która była kontynentem, jeżeli chodzi o interior, prawie zupełnie niepoznanym. Mówi się, że zwykle w Polsce, że on sobie ten fundusz na podróże zgromadził, kiedy był zarządcą majątku jednego z polskich magnatów. On sam pochodził spod Poznania, był wielkopolaninem. Myślę, że ta sprawa powinna być dużo lepiej zbadana, a nie kwitowana tego typu właśnie stwierdzeniami, ponieważ dlaczego właśnie Paweł Edmund Strzelecki jest taki ważny w tym stuleciu? Proszę Państwa, Ameryka Południowa, Kanada i Australia to są miejsca, w których Imperium Brytyjskie inwestowało najwięcej kapitałów. Te wszystkie koleje, kopalnie, fabryki, które dużo później, bo ten przemysł powstał dużo później, już pod koniec XIX wieku i na początku XX, powstały w tych krajach, to wszystko było efektem inwestowania milionów funtów w City Londynu. Dlatego właśnie te kraje są dziś tak rozwinięte gospodarczo, ale wtedy to miało za zadanie po prostu ich eksploatację. Uzyskiwanie jak najtańszym kosztem surowców, po to właśnie kopalnie i koleje, saletra chilijska, guano i inne surowce uzyskiwane w Ameryce Południowej, również złoto, metale szlachetne i inne metale używane w przemyśle, tak samo Kanada. Wszystkie te kraje, nazywane czasem w światowej historii ekonomicznej krajami pogranicza, ponieważ tam rzeczywiście przebiegała granica między terenami dobrze rozpoznanymi, a tymi niepoznanymi i niezagospodarowanymi, w ogóle nawet nie zmapowanymi, była cały czas przesuwana za pomocą właśnie inwestowania tych kapitałów. Tak samo było w Stanach Zjednoczonych, gdzie cała środkowa część tego kraju, farmy, koleje, miasta powstające przy tych kolejach, zostały wybudowane za pieniądze z City Londynu. Brytyjczycy inwestowali ogromne kapitały właśnie w Stanach Zjednoczonych, które dawały ogromną stopę zwrotu, czasami nawet dwukrotnie więcej uzyskiwało się po zainwestowaniu takiego kapitału w linię kolejową gdzieś na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Wtedy do Europy zaczęło przypływać najpierw transportowane z prerii Stanów Zjednoczonych i Kanady do portów na wschodnim wybrzeżu zboże. Bardzo tanie zboże transportowane statkami z napędem najpierw parowym, a później już napędem naftowym do Europy. To właśnie wtedy powstawał amerykański przemysł, również początkowo dzięki inwestycjom angielskim, a potem także niemieckim, bo na przełomie XIX i XX wieku zaczyna się też razem z wstąpieniem Niemiec na drogę rywalizacji z innymi mocarstwami inwestowanie kapitałów niemieckich w Ameryce Północnej i Południowej. I właśnie dlatego Paweł Edmund Strzelecki zrobił bardzo ważne rozpoznanie zasobów tych krajów, przede wszystkim ich złóż naturalnych. Przywiózł potem do Europy, do Londynu bardzo wiele próbek rozmaitych minerałów zawierających użyteczne czy to metale, czy inne substancje używane w przemyśle. To nie tylko, proszę Państwa, Góra Kościuszki, wielkie góry wododziałowe, które po prostu zbadał jako geograf, ale przede wszystkim właśnie poszukiwanie złóż surowców, które można tanim kosztem eksploatować, obszarów, na których można zainwestować kapitały. Rzeczywiście był człowiekiem poważanym na Zachodzie, w Londynie i nie wolno mu tych zasług odbierać. Natomiast jest on takim przykładem, że powinniśmy się zastanowić, co straciliśmy przez to, że nie mieliśmy własnego państwa, własnych silniejszych banków, instytucji finansowych, które przecież tak samo jak wojska czy administracja były dla mocarstw XIX-wiecznych po prostu środkiem ekspansji. I to na skalę globalną. Dlatego właśnie mówi się tylko o zacofaniu naszego kraju, rzekomym, natomiast nie mówi się o przyczynach
tego, że nie mogliśmy występować, może nie nawet, nie tylko jako mocarstwo światowe, bo nie tylko te kraje, które w tej rywalizacji uczestniczyły najbardziej, czyli Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy, inwestowały swoje kapitały za granicą, no ale na przykład też mniejsze państwa, takie jak Belgia, czy nawet Austro-Węgry i inne kraje, które również starały się właśnie z tych obszarów, na których te kapitały dawały taką stopę zwrotu, zainwestować i uzyskać z tego jakieś korzyści. Tego myślę, że fałszywe jest niestety powiedzenie Aleksandra Wielopolskiego, że dla Polaków można coś zrobić, a z Polakami nigdy. Tacy ludzie jak Strzelecki czy Witkiewicz pokazali, że jednak Polacy umieją zrobić bardzo wiele, kiedy mają za sobą kapitały, jakąś organizację i po prostu ludzi, którym zależy na wspieraniu ich i na tym, żeby oni wykonywali jakąś misję. Tutaj wykonywali misję dla obcych państw, dla imperiów rywalizujących o światowe bogactwa. Nie mogli tego robić dla Polski, bo Polski jako państwa nie było. I to jest właściwie chyba jedna z największych tragedii naszej historii, że przez te 100 lat, kiedy rzeczywiście cały świat rozwijał się drogą oczywiście eksploatacji, ekspansji, często bezlitosnej. Nie chcę przez to powiedzieć, że cała ta ekspansja była wyłącznie dobra, bo wiemy, co ona oznaczała dla ludów, które zamieszkiwały te kraje, gdzie ta stopa kapitału była największa. Przykładem są Indie, gdzie zniszczono w latach 30., 40. XIX wieku cały ten przemysł bawełniany. Indie stały się tylko eksporterem surowej bawełny, która trafiała do Wielkiej Brytanii, później też do innych krajów, gdzie wykonywano z niej ogromne ilości materiałów. A rodzimy przemysł w Indiach, który był właściwie najważniejszym działem gospodarki tego kraju, upadł. No ale Polska niestety nie istniała i nie mogła uczestniczyć w eksploatacji niczego. Była to tylko walka o przeżycie w tym momencie. Walka o utrzymanie polskiego stanu posiadania. Jedynym zaborem, jak wiemy, w którym Polacy mogli zrobić coś więcej, był zabór austriacki, gdzie nawet Polacy zostawali premierami i ministrami skarbu Austro-Węgier. Ale tutaj znów musieli wykazywać lojalność państwową wobec Wiednia. Kolejną osobą kontrowersyjną, o której chciałem powiedzieć, ale również bardzo ciekawą, która przewija się właśnie przez okres końca już XIX wieku i początku XX, która była blisko bardzo, bardzo wpływowych osób z Imperium Brytyjskim, była Katarzyna Radziwiłłowa, pochodząca z rodziny Rzewuskich, z domu Rzewuska, czyli przedstawicielka jednego z największych, najbogatszych rodów dawnej Rzeczpospolitej. Jej ciotką była Ewelina Hańska, ale niestety członkowie tej rodziny byli w dużej części zrusyfikowani albo nie tylko, że lojalni, ale działali po prostu na szkodę Polski i po to, żeby przysłużyć się Imperium Rosyjskiemu. Współpraca z ochroną od kilku pokoleń w tej rodzinie była niestety niechlubną tradycją, w rodzinie Rzewuskich właśnie. Ojciec Katarzyny Radziwiłłowej był rosyjskim generałem, który nastawał na brutalne stłumienie powstania listopadowego. Ona sama wyszła za jednego z Radziwiłłów, który przebywał najpierw na dworze cesarskim w Berlinie, a później na dworze carskim w Petersburgu. W obydwu tych miejscach Katarzyna Radziwiłłowa była bohaterką licznych skandali. Była publicystką, pisała najpierw pod pseudonimami i w różnych europejskich gazetach, a później także w publikacjach zwartych, książkach, ujawniała wszystkie pikantne sekrety dworskie z Berlina, a potem z Petersburga. Właśnie kiedy z Berlina ją wyrzucono i jej męża, pojechała do Petersburga, gdzie na przykład zaprzyjaźniła się z Pobiedonoscewem, taką właśnie osobą, która miała na tym dworze ogromne wpływy. Ale nie potrwała ta sielanka w Petersburgu długo, bo znów zaczęła publikować gdzieś w Paryżu i w Londynie swoje rewelacje na temat dworu carskiego. I tu musimy się zastanowić, ponieważ
te dwa miejsca, Berlin i Petersburg, gdzie działała, pisanie wszystkiego po prostu co najgorsze, całego, że się tak wyrażę, obyczajowego szamba stamtąd, opisywanie tego wszystkiego, no było na rękę Wielkiej Brytanii i tym siłom na świecie, które były zdania, że te stare monarchie europejskie należy po prostu znieść, że należy wprowadzić tutaj państwo oparte o ustrój demokratyczny bądź nawet socjalistyczny. Radziwiłłowa musiała się również usunąć z Petersburga, doszło do separacji z mężem, ona zabrała ze sobą dzieci i pojechała najpierw do Paryża, a potem do Londynu. I w Londynie w 1896 roku w okolicznościach dość niezwykłych poznała jednego z największych polityków i budowniczych Imperium Brytyjskiego, czyli Cecila Rhodesa. Cecil Rhodes był wtedy w dość nieciekawej sytuacji. On był premierem kolonii przylądkowej, był już prezesem firmy De Beers, czyli firmy zajmującej się wydobyciem diamentów, monopolistą na rynku diamentów światowym. Właściwie 95 bądź 97% światowego rynku diamentów ta firma kontrolowała. Mogła dowolnie kształtować ceny, kształtować popyt i podaż. To właśnie De Beers wylansowało modę na pierścionki zaręczynowe z diamentem, po to, żeby kształtować popyt na swoje wyroby. Cecil Rhodes praktycznie przez cały czas działał dzięki kapitałowi banku Rothschildów, którzy, co ciekawe, jemu dali pieniądze na rozbudowę firmy, udzielili mu milionowych kredytów, w pewnym momencie 5 milionów funtów, także przejął firmę żydowskiego przedsiębiorcy Barneya Barnato. Czyli tutaj Rothschildowie nie kierowali się jakąś solidarnością narodowościową, tylko po prostu czystym interesem i poparli scalenie wszystkich przedsiębiorstw wydobywczych w Kimberley, także i przedsiębiorstwa Barneya Barnato w jeden koncern, którym stało się De Beers, no a Barnato stał się tylko pracownikiem, podwykonawcą dla Cecila Rhodesa. No. Słucham? Działali wtedy zresztą z rodziną Oppenheimerów był w jakiś tam sposób związany inny wspólnik Cecila Rhodesa, czyli Alfred Bate, który też prowadził z nim prace wydobywcze w Kimberley i w kilku innych miejscach. I właśnie w 1895 roku nie udała się próba rewolucyjnego przejęcia Transwalu przez brytyjską kolonię przylądkową, kiedy to dr Leander Starr Jameson, osobisty lekarz Cecila Rhodesa, wyruszył z takim sformowanym z ochotników brytyjskiej kompanii południowoafrykańskiej i bezrobotnych górników z Kimberley, bo tam byli ludzie różnego autoramentu, do Transwalu, do Johannesburga, po to, żeby wywołać rewolucję, ponieważ w Transwalu mieszkało bardzo dużo tak zwanych Uitlanderów, czyli osób, które przyjechały tam dorobić się na wydobyciu złota i diamentów. Byli to zwykle Anglicy, Amerykanie, Niemcy, Rosjanie, kilka innych narodowości. Prezydent Transwalu, Paul Scrygger, nie chciał im przyznać praw obywatelskich. Nie byli prześladowani, nie byli jakoś specjalnie szykanowani. Stawki za pracę w Transwalu były dobre, nawet przy tak ciężkich robotach jak roboty górnicze, lepsze niż gdzie indziej, więc dość szybko można było sobie uzbierać majątek i wrócić do starego kraju po to, żeby na przykład otworzyć jakieś przedsiębiorstwo, choćby małe. I Uitlanderzy nie byli tak naprawdę zainteresowani żadnymi rewolucjami. Byli zainteresowani zarabianiem w kopalniach, ciężką pracą, która miała polepszyć ich byt, po to, żeby właśnie odłożyć sobie nieco kapitału. No ale brat Cecila Rhodesa, Frank, przebywał w Johannesburgu, założył Komitet Reformy Transwalu, który miał naciskać na prezydenta Krygera, żeby przyznał Uitlanderom prawa obywatelskie, no i miał też podgrzewać nastroje. Nie wychodziło to zupełnie, ludzie nie byli zainteresowani. No więc w porozumieniu z ministrem do spraw kolonii, Sir Josephem Chamberlainem, w tajnym porozumieniu, Cecil Rhodes po prostu wysłał
na przełomie 1895 i 6 roku, to było w końcówka grudnia, doktora Jamesona z ekipą, z oddziałem dobrze uzbrojonym do Transwalu. Znaczy mówię dobrze uzbrojonym, bo wszyscy byli uzbrojeni, natomiast nie zawsze ta broń była dobrej jakości, to jest po pierwsze. A po drugie, ten cały rajd został zorganizowany w sposób podlegający jakimkolwiek zasadom taktyki wojskowej. No, nie dość, że w ostatniej chwili, kiedy telegram od władz kolonii przylądkowej przyszedł, żeby Jameson jednak się cofnął, nie najeżdżał Transwalu z tą swoją ekipą, on to zignorował zupełnie. W drodze się okazało, że oni sobie nie wzięli wody do chłodzenia karabinów maszynowych. No i wysłali jednego pana, który miał przeciąć telegraf z Pretorii do Johannesburga, no ale niestety był tak pijany, że przeciął ogrodzenie na farmie. I zupełnie się to nie udało. Prezydent Krieger od samego wkroczenia przez granicę wiedział o tym, że Anglicy są już na jego terenie. No i wysłał kilka oddziałów bojowników burskich po to, żeby sprawę załatwili. Anglicy zostali otoczeni, zabrakło im amunicji i dostali się do niewoli. Po prostu zostali jak przestępcy do więzienia, wpakowani do więzienia w Pretorii. Zrobił się skandal międzynarodowy. Wszyscy członkowie władz w Londynie się zaczęli od tego wszystkiego odcinać. No ale wszyscy wiedzieli, że w porozumieniu właśnie z władzami w Londynie ten rajd został zaplanowany i wykonany. Cecil Rhodes wpadł w depresję, został zdjęty ze stanowiska premiera kolonii przylądkowej. Jego brat był w więzieniu w Pretorii, a poza tym jeszcze były nierozwiązane sprawy z firmą De Beers i z egzekwowaniem jego uprawnień prezesa, więc musiał pojechać do Londynu zaraz po tej całej aferze i tam właśnie w 1896 roku na kolacji u takiego redaktora wybitnego i wpływowego George'a Moberly Bella posadzono go bardzo blisko Radziwiłłowej. No i ona się nim zainteresowała, a że była jednocześnie dość przebiegła i uparta, pojechała z nim, popłynęła po prostu statkiem do Kapsztadu w kilka miesięcy później i praktycznie go nie opuszczała. To jest sprawa obyczajowa. Dzisiaj mówi się o tym bardzo różnie. Najczęściej opracowania podają, że prawdopodobnie Cecil Rhodes być może był homoseksualistą, nic nie wiadomo na ten temat, ale wydaje się, że chyba nie był, bo jego najwięksi wrogowie w parlamencie w Kapsztadzie, w parlamencie kolonii przylądkowej, no nigdy mu tego homoseksualizmu nie wyciągali jako zarzutu, a tam potrafiły być debaty bardzo brutalne, tak jak w ogóle wtedy w parlamentach. Tylko wyciągali mu właśnie to, że ma w swojej rezydencji w Grotę Szur pod Kapsztadem jakiś harem. To był zarzut, a nie homoseksualizm, który, jak wiadomo, w tych latach wyciągnięty jakiemukolwiek politykowi, no, był śmiertelnym strzałem, prawda? To jakby jest jasne, natomiast tego akurat zarzutu mu nikt nie stawiał. I rzeczywiście, jakiś romans się pewnie tam wywiązał, nie do końca wiadomo o jakim charakterze, bo przecież Radziwiłłowa była bardzo interesowna i korzystała z tego, że ma przy sobie w sumie jednego z najbogatszych ludzi ówczesnego świata, właściciela zarabiającej miliony funtów spółki, człowieka posiadającego kilka rezydencji ze służbą i mogącego sobie pozwolić na naprawdę luksusowy tryb życia, a Radziwiłłowej praktycznie zawsze brakowało pieniędzy. Nie wiadomo, za co zaczęła wydawać czasopismo Greater Britain w Kapsztadzie, którego kilka numerów się ukazało. Jest to dzisiaj praktycznie chyba nie do dostania w Polsce, a za granicą podejrzewam, że też by były problemy. A szkoda, bo byłoby bardzo ciekawe przestudiować, co w tym czasopiśmie było wypisywane. Napisała biografię Rhodesa. No ale kochanek wrócił do Londynu po raz drugi, a tutaj za chwilę miała wybuchnąć wojna burska. On był potrzebny do tego, żeby porządkować sprawy w południowej Afryce politycznie i gospodarczo, a znowu wracał do Londynu po raz kolejny dotknięty depresją, po raz pierwszy chyba jedyny w swoim życiu.
wtedy, w tym okresie właśnie. Więc Radziwiłłowa zaczęła, która została w Kapsztadzie razem już z dorosłymi dziećmi, zaczęła wypisywać czeki i weksle na jego nazwisko, zadłużając go bez jego wiedzy, stołując się w najlepszych restauracjach w Kapsztadzie, mieszkając w najdroższych hotelach. No i doszło do kolejnego skandalu i Cecil Rhodes musiał po raz kolejny z Anglii popłynąć do Afryki Południowej i stawić się na procesie w Kapsztadzie, żeby po prostu udowodnić, że te weksle nie były przez niego podpisywane. I wydaje się, że w tej intrydze brali udział i Moberly Bell, i Lord Milner, który oczywiście się potem od tego wszystkiego odcinał, ale jest charakterystyczne, że w jednym ze swoich listów napisał, że no po raz kolejny seks wszedł w sprawy państwa, jak to się zawsze zdarzało w historii. Więc widać, że być może Radziwiłłowa była tam po to, żeby Cecila Rhodesa do Kapsztadu ściągnąć. I to właśnie specjalnie po to, żeby on był obecny w czasie wojny burskiej i bezpośrednio przed nią, bo on później przecież wziął udział w oblężeniu Kimberley. To właśnie firma De Beers zorganizowała i linię obrony w Kimberley i zbudowali nawet kilka sztuk artylerii, także system dostarczania wody i żywności. To tego nie zrobiło wojsko brytyjskie, tylko właśnie firma De Beers w Kimberley. I on był tam w czasie tego oblężenia obecny, potem zmarł w 1902 roku. Radziwiłłowa została w końcu wskazana na 2,5 roku więzienia, przesiedziała 16 miesięcy, wyszła z więzienia w Kapsztadzie i udała się do Nowego Jorku, gdzie wyszła za amerykańskiego inżyniera i zmarła w latach 40. XX wieku. I cały czas publikowała swoje rewelacje z życia wielkich tego świata, szczególnie dworów europejskich, z wyłączeniem oczywiście Wielkiej Brytanii. Pisała o Francji, pisała o dworze w Berlinie, o Petersburgu, także trochę o innych mniejszych państwach Europy. Traktowana troszkę z przymrużeniem oka przez ówczesną publikę jako poszukiwaczka sensacji. No ale te jej książki były w swoim czasie popularne. I tu znowu widzimy, jak troszkę zdegenerowana polska elita, bo można ją tak nazwać, przedstawicielka tej zdegenerowanej elity, znów miała pewien udział w wydarzeniach ważnych dla całego globu, bo przecież zagospodarowanie i podbój przez Brytyjczyków Afryki Południowej i później wojna burska to jest jeden z kilku kroków prowadzących do pierwszej i drugiej wojny światowej, czyli do ostatecznego konfliktu o podział świata pomiędzy wszystkimi mocarstwami, kiedy to Wielka Brytania, chcąc uratować swoje imperium przed rosnącą konkurencją gospodarczą, przede wszystkim ze strony Niemiec, ze strony Rosji, która zaczęła być pierwszej wielkości mocarstwem ekonomicznym, i ze strony Stanów Zjednoczonych doprowadziła w końcu swoimi machinacjami politycznymi do tego wielkiego konfliktu światowego. O tym oczywiście mogę innym razem. Natomiast chciałem Państwu też zwrócić uwagę na to, jakie tutaj postacie omówiłem. No, to są ludzie wybitni, jakby nie patrzeć, nawet Radziwiłłowa, ponieważ umiała się obracać w kręgach władzy, w kręgach dworskich, na pewno znała wiele prawdziwych sekretów, więc na pewno nie wszystkie jej rewelacje były wymyślone. Wybitni ludzie tacy jak Paweł Edmund Strzelecki, czy Grąbczewski albo Witkiewicz zostali zatrudnieni przez imperia czasem na bardzo, bardzo niekorzystnych zasadach. No, Jan Prosper Witkiewicz jest tu przykładem, został właściwie zmuszony do tej służby. Groziła mu kara śmierci, do tego, żeby po prostu te imperia się mogły rozwijać i mogły prowadzić dalej walkę o światowe zasoby. Polska, jako że jej nie było w tej walce, zupełnie nie uczestniczyła. I właściwie tylko Grąbczewski i w pewnym stopniu Strzelecki te ich osiągnięcia miały jakieś znaczenie dla naszego kraju, bo rzeczywiście ich prace naukowe, zbiory trafiły później do Polski, nieraz po wielu latach, wzbogacając naszą naukę. No, ale jest to, powiedzmy sobie, troszkę mało w stosunku do tego,
w co oni zrobili dla innych państw, dla tych właśnie XIX-wiecznych imperiów. Mówi się, że w końcu XIX wieku nastąpił tak zwany globalny podział pracy. Niektóre kraje wyspecjalizowały się w produkcji pewnych tylko dóbr, inne były krajami przemysłowymi, jeszcze inne produkującymi i wysyłającymi w świat surowce. W tym podziale pracy jako strona aktywna Polska nie uczestniczyła. Uczestniczyli tylko indywidualnie poszczególni Polacy, którzy rzeczywiście nawet i dorabiali się w dalekich krajach niezłych fortun, tak jak na przykład założyciel Ligii Narodowej Ludwik Michalski, który zarządzał plantacjami kauczuku na Sumatrze, to z kolei w Imperium Holenderskim kolonialnym i poszukiwał tam prawdopodobnie ropy naftowej, o czym znowu niestety niewiele wiadomo, są pojedyncze wzmianki tylko na ten temat. Był podobno mistrzem zarządzania, który potrafił z takiej plantacji wycisnąć duży kapitał i rzeczywiście stał się milionerem, zarobił bardzo dużo, był fundatorem Ligi Narodowej. To jest też sprawa troszkę na odrębny wykład i być można powiedzieć, że starał się przynajmniej jakoś przyczynić do tego, żeby ten uzyskany przez niego kapitał działał dla Polski, ale tak naprawdę najczęściej było z tym bardzo trudno, choćby dlatego, że ograniczenia ciążące nad Polakami w zaborze rosyjskim i w zaborze pruskim tutaj uniemożliwiały jakąś większą inwestycję kapitałów zarobionych za granicą. Trochę inaczej było na terenie zaboru austriackiego, gdzie polscy ministrowie skarbu i premierzy, tacy jak Leon Biliński, na przykład na początku XX wieku już, starali się chronić rodzimy, oficjalnie austriacki, ale tak naprawdę galicyjski przemysł naftowy przed zbytnią interwencją przemysłu naftowego ze Stanów Zjednoczonych, bo wtedy amerykański gigant Standard Oil na początku XX wieku wkroczył również do Galicji, zakładając tam pierwsze swoje odwierty. Nawet Standard Oil wybudował istniejącą do dziś rafinerię w Czechowicach-Dziedzicach, także wtedy właśnie na terenie Austro-Węgier. I rzeczywiście jako ministrowie skarbu starali się Polacy, tacy jak właśnie Biliński czy Władysław Dulemba, zapobiec przejęciu całego przemysłu naftowego przez tego amerykańskiego molocha. I tutaj mieli rzeczywiście możliwości działania dla interesu gospodarczego, może nie tyle Polski, co ziem polskich i zamieszkanych właśnie przez polską ludność. Podsumowując, można powiedzieć, że Polacy ujawnili niezwykłe talenty w XIX wieku i tu właściwie wszystkie osoby, które Państwu opisałem, są na to przykładem. Natomiast jako, że nie istniało państwo polskie, nie nastąpiła taka, można powiedzieć, synergia tych talentów, która być może, gdyby takie państwo istniało w jakimś wymiarze, doprowadziłaby przynajmniej do jego rozkwitu gospodarczego, bo widać, że nieprawdą okazało się powiedzenie Aleksandra Wielopolskiego, że dla Polaków wszystko, a z Polakami nigdy. Dziękuję bardzo.